Pan z wami. Z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, słyszeliśmy przed chwilą znane nam dość dobrze kazanie na górze, które Chrystus wygłosił nad Jeziorem Galilejskim, osiem błogosławieństw zawierające, a więc będące niejako konstytucją, świeckim językiem mówiąc, powiedzielibyśmy to takie exposé, wygłoszone przez Chrystusa. Jest to jedna z pięciu długich mów, jakie wygłosił Chrystus wobec słuchaczy. Były to mowy skierowane dla Izraelitów. Święty Mateusz właśnie wychwytuje w swojej Ewangelii takie miejsca w nauczaniu Chrystusa, które są w sposób szczególny przydatne dla chrześcijan nawróconych z religii żydowskiej. Dzisiaj powiedzielibyśmy dla religijnych Żydów, a więc tych, którzy wierzą i praktykują. Jak słyszeliśmy na początku, Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Ulitował się nad nimi, jak mówi w innym miejscu święty Mateusz, ewangelista, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. Uzdrawiał, dokonywał cudów, ale przede wszystkim wskazywał drogę. Drogę, którą człowiek wierzący, realizując, może być pewny, że dojdzie do celu, że osiągnie zbawienie. I właśnie ta konstytucja naszej wiary, bo często zatrzymujemy się nad przykazaniami Bożymi, także kiedy przystępujemy do spowiedzi, spowiadamy się według przykazań kościelnych, których zdarzyło nam się nie przestrzec, ale może właśnie potrzeba, abyśmy pochylili się nad błogosławieństwami, a więc nad tym, co tak naprawdę nadaje koloryt, nadaje smak, nadaje głębię naszej wierze.
błogosławieni ubodzy w duchu. To pierwsze błogosławieństwo, które Chrystus wypowiada. Nie chodzi Chrystusowi o ubóstwo materialne, ale właśnie o ubóstwo duchowe. A więc warto pomyśleć nad tym, czy my jesteśmy ubodzy duchowo, czy staramy się być ubogimi duchowo, czyli takimi, którzy mają małe pretensje do Boga i do ludzi, takimi, którzy umieją docenić czas, który został im podarowany, takimi uczniami Chrystusa, którzy właśnie w swoim ubóstwie nie mają zbyt wielkich oczekiwań, zbyt wielkich aspiracji, co wcale nie znaczy, że nie mają prawa do tego, aby żyć dostatnio, że nie mają prawa do tego, aby być na stanowiskach, że nie mają prawa do tytułów. Ale chodzi o to, w jaki sposób właśnie do tej przestrzeni, do tych wartości się odnosimy. I Chrystus zwraca się do nas i wytycza nam drogę. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Uczcie się, bo jestem cichy i łagodny sercem, mówi Chrystus. Będziemy, analizując 8 błogosławieństw, pochylać się nad cichością, będziemy pochylać się nad miłosierdziem, nad sprawiedliwością. Będziemy pochylać się nad tymi radami, tymi drogowskazami, które dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii. Ale na końcu słyszymy w tym kazaniu na górze: błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Czy można się cieszyć, będąc prześladowanym? Czy można się cieszyć, kiedy przed nami pojawiają się trudności, przeciwności, niesprawiedliwość? Chrystus ukazuje nam samego siebie i mówi: błogosławieni jesteście. Pobłogosławieni, czyli jesteście umocnieni do tego, aby wydać owoce, aby stanąć na wysokości zadania, aby wyjść ponad przeciętność, aby wyjść ponad tych, którzy nie są wierzący, praktykujący, którzy nie korzystają z sakramentów świętych, dla których Słowo Boże nie jest myślą przewodnią. Stajemy tutaj, siostry i bracia, wobec tekstu, który słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, a mianowicie święty Paweł, apostoł narodów, w liście do Koryntian pisze: Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, błogosławiony, który pociesza nas w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Jakiej pociechy doznajemy od Boga? Doznajemy od Pana Boga tej pociechy, że On nas bardzo obdarował. I Chrystus przypomina nam: cóż masz, czego byś nie otrzymał i czemu się chełpisz, jakoby to, co otrzymałeś, było twoje. Chrystus nas obdarował, to właśnie jesteśmy uprzywilejowani, bo możemy korzystać z Eucharystii, bo mamy Słowo Boże jako drogowskaz, w nim znajdujemy radę, a przede wszystkim odnajdujemy właśnie w Słowie Bożym, odnajdujemy miłość Pana Boga, Jego zatroskanie o nas w każdym momencie naszego życia.
Dlatego też błogosławieni jesteście, mówi Chrystus. Nie tylko szczęśliwi, ale ci, którzy zostali ubogaceni, zostali obdarowani. I obyśmy umieli czerpać z tego obfitego źródła Bożej łaski i obyśmy otrzymując, umieli także dzielić się z drugim człowiekiem. To także na tym polega ubóstwo, aby nie zatrzymywać tego, co sami zrozumieliśmy, tego, co odkryliśmy, aby szczególnie w trudnych chwilach, jak słyszeliśmy, być dla drugich tymi, którzy pocieszają, którzy umacniają, tymi, którzy dodają otuchy. Darmo otrzymaliśmy, chciejmy również darmo dawać, dzieląc się z naszymi bliźnimi. Amen. Do Zbawiciela świata, który wstawia się za nami u Ojca Niebieskiego, zanośmy nasze prośby.